Mariu. Cieszę się, że już jesteście z nami. Co prawda jest jeszcze za 3:05, więc ja tylko chwilę na sprawy techniczne. Natomiast całe webinarium poprowadzi dla nas pani Magda Rudnicka. Ona na pewno przedstawi się jeszcze na początku sama. Zareklamuje siebie i swoje działania, bo jak wiecie, dziś innowacja pedagogiczna w edukacji filmowej. Co do spraw technicznych, najważniejsze okno dla was jest to okienko czatu. Znajduje się ono w lewym, dolnym rogu. Mam nadzieję, że teraz możemy się na nim wszyscy przywitać, także każdy, kto znalazł okienko czatu, proszę, niech napisze coś dla nas. Przywitajmy się wszyscy. Widzę, że tutaj pani Krystyna i Agnieszka już piszą teraz. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł okienka czatu, to okienko czatu znajduje się po lewej dolnej, w lewym dolnym rogu. Jest z nami pan Mariusz, jest pani Krystyna. Pani Agnieszka coś tam nam jeszcze pisze. Mam nadzieję, że uda się wysłać. O, jest też pani Paulina. Witamy serdecznie. I pani Anna, której udaje się coś napisać. Zapraszamy wszystkich, żeby... O, świetnie, no na pewno będzie super, wiadomo, jak na każdym webinarium organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. No nie może być inaczej. Jeszcze jedna rzecz. To webinarium i przede wszystkim to okienko czatu będzie waszą formą komunikacji z panią Magdą, więc jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie je właśnie tutaj. Jakość połączenia niestety jest zależna od komputera, na jakim pracujecie. Ja mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, ale i tak najważniejsze będzie to, jak będzie słychać panią Magdę, bo zaraz zaczynamy. Jedna jeszcze tylko bardzo ważna rzecz. Powyżej okienka czatu znajduje się taka emot-ikona z uśmiechniętą buźką. I to jest nasza emot-ikona, która będzie nam służyła do przeciwków akcyjnych. Jeśli pani Magda zapyta was, czy wszystko rozumiecie i czy może iść dalej, o, musicie kliknąć na uśmiechniętą buźkę i kliknąć przycisk zgadzam się. Obok waszego imienia pojawi się wtedy zielony plusik. Zróbcie to, jeśli jest taka możliwość, żebym widziała, czy wiecie, o czym mówię. Czyli powyżej okienko czatu, uśmiechnięta buźka i zielony przycisk. Widzę, że pani Paulina, Aneta, Agnieszka, no świetnie wam idzie, pani Krystyna i pan Mariusz jeszcze chwilę szukają. Ale mam nadzieję, że wszystko uda się znaleźć. Jeszcze raz powtórzę, że powyżej okienka czatu jest uśmiechnięta buźka, w której dajemy zielonego plusa. Jeśli coś dla was będzie niejasne, to oczywiście analogicznie dajemy czerwonego plusa. Będzie to sygnał dla pani Magdy, żeby musiała jeszcze coś powtórzyć, wyjaśnić ewentualnie lub dopytać was na czacie. Natomiast dla mnie najważniejsze jest koło ratunkowe. Jeśli komuś z was nie będzie śmigał net, albo coś się akurat stanie na naszym webinarium, to będzie miał jakieś problemy techniczne, to daję koło ratunkowe i ja wtedy połączę się z wami w czacie moderowanym. Takim, który nie będzie widoczny dla wszystkich. A teraz, żebyśmy mogli zacząć z pustym kątem, to jeszcze raz klikamy uśmiechniętą buźkę i na samym dole wyczyść mój status. Tak, żeby zniknęły wszystkie plusy i koła ratunkowe. Ok, widzę, że wszystkim się udało. To są najważniejsze rzeczy z naszych webinariów. Więc mam nadzieję, że sobie świetnie poradzimy. Pamiętajcie, problemy techniczne, koło ratunkowe, zielone plus, możemy iść dalej. No i to chyba tyle. Ja połączę się z wami jeszcze pewnie jakoś za 6:02, kiedy już będziemy musieli kończyć nasze webinarium i podziękuję wam serdecznie. Przypominam jeszcze tylko, że nasze webinarium jest nagrywane i zostanie w całości udostępnione na naszym kanale YouTube. A link do niego zostanie wam przesłany w podsumowującym mailu, pewnie jutro. Więc na moim zegarku minuta po 5:00, więc myślę, że mogę wołać panią Magdę. Pani Magdo, włączam pani teraz kamerę. Proszę zaakceptować. Ok, kamera gotowa. Teraz włączam też dźwięk. Ja się z państwem żegnam i zostawiam was w dobrych rękach. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Rudnicka i jest polonistką w Zespole Szkół w Olsztynu. Witam państwa serdecznie z tego bardzo zimnego dzisiaj deszczowego zakątka Mazur.
Zostałam poproszona o zaprezentowanie na swoim przykładzie realizacji swojej innowacji, innowację pedagogiczną w praktyce edukacji filmowej. Ja przede wszystkim skupię się na realizacji własnej innowacji, ale również no i przede wszystkim na przykładach, które może przydadzą się Państwu, ewentualnie Państwa zainspirują. Ja jestem polonistką, ale również jestem liderką Filmoteki Szkolnej od kilku lat, lokalną w województwie warmińsko-mazurskim. Poza tym ukończyłam dziennikarstwo podyplomowe oraz kursy filmoznawstwa, również studia podyplomowe z reżyserii, animacji, kultur. No cała masa tam Państwo mają w moim biogramie. To tyle wystarczy, natomiast mam nadzieję, że poprzez tę prezentację no, zaprezentuję siebie również tutaj i ocenią Państwo moje kompetencje. Proszę Państwa, przede wszystkim, co się wydarzy. Na początku wprowadzę Państwa w pojęcie innowacji pedagogicznej i rodzajów, chociaż Państwo zapewne znają to ze strony teoretycznej, może praktycznej, bo jakieś inne Państwo realizują innowacje. I potem przejdziemy już do praktycznych działań, czyli mam pomysł, czyli do czego zacząć innowację pedagogiczną w przypadku edukacji filmowej, założenia, cele wprowadzenia innowacji, no i oczywiście praktyka. Ja tu wykorzystam projekciki mojej młodzieży i to z ostatniego tego roku, które stanowiły zaliczenie przedmiotu zwanego wiedzą o kulturze, a o tym później. No i oczywiście, gdzie szukać inspiracji, odwołam się przede wszystkim do stron www, bo na tych stronach oczywiście znajdują się również tytuły publikacji książkowych. To przejdę może do następnej sprawy. Wszystko jest ok, mam nadzieję. Uwagi wstępne. Krótko, wiemy, nie lubimy za dużo teorii. Teoria jest bardzo dużo na temat edukacji filmowej, jest w internecie, mamy publikacje książkowe, więc nie ma sensu, żebyśmy tu poświęcali niezbyt dużo tego tutaj, którym dysponujemy. Stąd tylko przypomnienie, że jest to według rozporządzenia Ministra Edukacji z 2002 roku nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne. Już te określenia w definicji sugerują nam, jakie mamy rodzaje innowacji. Przejdę do nich, bo ważniejsze. No to trzy rodzaje, zapewne wszyscy wiemy o tym, jest to innowacja programowa, metodyczna, organizacyjna. Od razu powiem, że te innowacje te pojęcia ze sobą się łączy na różne sposoby. Mamy programowo-metodyczną, mamy programowo-organizacyjną, metodyczno-organizacyjną. Tu Państwa jest dowolność, zresztą dopuszczamy profesjonalne, znaczy wydawnictwa dopuszczają taką możliwość i bardzo dobrze, ponieważ no, trudno zrobić tylko czysto programową bez metody i organizacji, co jest oczywiste. Częstą taką spotykaną jest metodyczno-organizacyjna, bo wymaga tylko ona pewnych zmian metod i organizacji, a najczęściej spotykaną, z tego co przeczytałam w źródłach na rok 2015, to jest programowo-metodyczna. Ta jest najpopularniejszą innowacją. Co zawiera? Ja tu odniosłam w tych rameczkach, Państwo się tutaj widzą, zapewne zapoznają. Mamy tutaj odniesienia do edukacji filmowej, no bo tym się przede wszystkim zajmujemy. Jeśli chodzi o programową, no to jest ogólniejsze treści, układ, program kształcenia, poziom, kierunek kształcenia, to obejmuje zmiany w ramach jednego, kilku przedmiotów, dodatkowe zajęcia obowiązkowe. Tutaj na przykład przedmiot edukacja filmowa. Ten przedmiot, no najczęściej to klasy o profilu, znaczy o rozszerzeniu medialnym stosują, wprowadzają taki przedmiot. Mam tego przykład w gimnazjum tu po sąsiedzku mojej Ilgo Liceum. Metodyczna, no to tutaj metody już oczywiście dowolność spora w metodyce nauczania. Zresztą ja to metodyczną omówię te metody nieco później. No i organizacyjna, no to miejsca. I tutaj wymieniam lekcje w kinie, u nas w Olsztynku jest takie kino, bardzo klimatyczne, współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury, organizacja konkursów, festiwali filmowych, gry filmowe, w zasadzie to wszystko dotyczy tu w moim przypadku oczywiście edukacji filmowej, ale myślę, że można to stosować, można to oczywiście rozszerzyć organizacyjnie, dużo Państwa możliwości zależy.
Warto pamiętać, już kończąc ten wstęp, że jeśli zwiększamy liczbę godzin zajęć, musimy określić, czy pochodzą z, i to jest bardzo ważne, ale to Państwo zapewne ci, którzy już jakieś innowacje realizują, to wiedzą, że albo z godzin dyspozycji dyrektora, albo z godzin na kształcenie w zakresie rozszerzonym, z godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na grupę przedmiotów, z godzin finansowanych dodatkowo przez organ prowadzący szkołę. No oczywiście najtrudniej, jak się domyślam, ja przynajmniej z takim oporem na początku się spotkałam, jeśli chodzi o tę ostatnią opcję. Natomiast na pewno nauczyciele, dyrektorzy otwarci, a mam taką panią dyrektor otwartą na wszelkie innowacje, dopuszcza z godzin do dyspozycji dyrektora, na przykład godzinę z edukacji, czy ewentualnie w zakresie rozszerzonym w ramach języka polskiego. Przejdę teraz do już konkretów, czyli do innowacji. Mam pomysł, czyli co chcę zmienić i jak. Ja teraz powiem to z własnej praktyki, że kiedy parę lat temu namówiono mnie wręcz, poproszono, żebym napisała innowacje, miałam pewne opory, nie wiedziałam, jak rzeczywiście się do tego zabrać, chociaż uczestniczyłam w szkoleniach na temat samych jak innowacji, teoretycznych szkoleniach, jak to należy zrobić. I zapamiętałam sobie jedną radę i bardzo się, i chciałabym się z Państwem tym jednym zdaniem podzielić. Otóż robimy bardzo dużo, bardzo dużo. Mówię teraz już o samym filmie, edukacji filmowej. Dużo się dzieje, przecież film jest jednym z podstawowych tekstów kultury obok literatury w podstawach programowych języka polskiego, czy też wiedza o kulturze. I warto, i powiedziano mi, robisz tyle, to spisz to po prostu, uporządkuj i zrób z tego innowację pedagogiczną. I ja to po prostu zrobiłam. Usiadłam, pogrupowałam sobie wszystkie swoje działania, wzięłam podstawę programową do języka polskiego i postanowiłam to. I podjęłam się tego wyzwania. Od czego zaczynamy, od czego zaczęłam ja, ponieważ już mam, to jest pierwsza moja innowacja, była edukacja filmowa, natomiast już mam ze sobą jeszcze jedną z fotografii i trzecią piszę, to już jako pomoc taka dla koleżanką z technikum gastronomicznego. Wracając do naszych tutaj, konkretnie do tej agendy, do naszego planu, od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba określić rodzaj innowacji. Ja tutaj mam, proszę Państwa, wydrukowany taki dokument, właściwie takie wskazówki, które określają, co ma się znaleźć, co należy do struktury dokumentu opisującego działalność innowacyjną. Taka informacja z określeniem tej struktury znajduje się na stronach kuratoriów oświaty w całym kraju. U mnie w Olsztynie, pisząc swój opis, czyniąc, kiedy spisywałam swój pomysł i układałam go właśnie w innowacje, wpisywałam go w innowacje, to korzystałam z tego właśnie dokumentu. Napisana innowacja pedagogiczna, jest określane, co należy, jakich podjąć trzeba kroki, żeby ona została zaakceptowana przez poszczególne organy, a następnie co powinna ona zawierać. I tutaj właśnie kierując się tymi wskazówkami, rodzaj innowacji zgodnie ze zmianami, rodzaje mieszane, programowe, organizacyjne, mamy również czas trwania określamy. I tutaj w moim przypadku jest to 3-letni cykl, ponieważ ja pracuję w zespole szkół, w związku z tym, a tam się w tej strukturze tego zespołu szkół znajduje się liceum ogólnokształcące, co oczywiste, 3-letnie, 4-letnie technikum hotelarskie, gastronomiczne. W związku z tym określiłam w konsultacji z panią dyrektor, że najlepiej to będzie przez 3 pierwsze lata, czyli a dla liceum 3 lata. Oczywiście w ramach wiedzy o kulturze, ale też języka polskiego. Adresat innowacji jest ważny, klasy, ja rozpoczynam zawsze od klasy pierwszej do klasy drugiej, trzeciej, albo może być to wybrana grupa, bo nie musi być to klasa, ta innowacja może być przecież dotyczyć zajęć dodatkowych dla wybranej niedużej grupy,
która rzeczywiście interesuje się filmem. No i proszę Państwa, kieruję wyrazisty tytuł. Mój nie jest specjalnie oryginalny, od razu przyznam, ponieważ brzmiał okiem kamery, ale nie chodzi o to, żeby szokować, tak myślę, to jest moje oczywiście prywatne zdanie, tylko żeby ten tytuł już w jakiś sposób sugerował, czyli sugerował, wprost mówił, czego dotyczy innowacja. Bez udziwnień. Ale oczywiście można te tytuły tutaj, proszę Państwa, wymyślać sobie na swój własny sposób. No oczywiście ze wskazaniem absolutnie na jaki program oczywiście obejmuje, co obejmuje innowacja. Przechodząc dalej, najważniejszą drugim elementem to była oczywiście strona tytułowa, natomiast drugim ważną stroną, a może chyba najważniejszą, którą jak wiem z doświadczenia czytają ci, którzy akceptują, którzy stawiają oczywiście plusik przy tym, że wpisują do innowacji, do spisu, do listy innowacji programowych naszą innowację, to jest oczywiście uzasadnienie. Jeżeli nie wymaga ona jakichś specjalnych zmian, na przykład czy finansowania, czy jakichś takich no, gwałtownych, to oczywiście nie ma problemu, od razu akceptację się dostaje. Dlatego jest ważne dobre uzasadnienie. Jak powiedziałam, napisałam tutaj dobre uzasadnienie, to połowa sukcesu. W tym uzasadnieniu oczywiście podajemy, opisujemy, jak doszło do pomysłu, czy już wcześniej mamy jakieś doświadczenia, co wcześniej robiliśmy, jeżeli takowe mamy, ale najważniejsze jest określenie przede wszystkim, co zmieni ta innowacja, bo już skoro innowacja, no coś, jakieś nowatorskie metody wprowadza, czy też no co takiego istotnego zmieniamy, że pokusiliśmy się o innowację no właśnie pedagogiczną. Ważne jest, żeby określić, to wszyscy wiemy, którzy piszą programy, efekty i korzyści, a następnie określić, w jaki sposób te efekty i korzyści, krótko we wstępie jeszcze uzasadnić, jakie osiągniemy, na jakim programie opiera się też innowacja, warto o tym wiedzieć. Idąc dalej, przepraszam, czy to wszystko już, tak, czy to nie za szybko idę, bardzo przepraszam. Poprosiłabym o jakiś sygnał. Dobrze, na razie nic tu nie mamy. Państwo na razie tak jest w porządku. Dziękuję bardzo Pani Agnieszko, cieszę się ogromnie. Mam trochę tremę. Dziękuję bardzo, dziękuję za wsparcie. No więc kontynuuję. Następną istotną kwestią są założenia. Państwo zresztą też no, ciągle się odwołuję do doświadczenia, bo rozmawiam z nauczycielami, więc nie chcę tutaj być zbyt protekcjonalna, broń Panie Boże, więc tak nawiązuję do tego, że Państwo sprawy są znane. Założenia. Otóż te założenia formułujemy tutaj, znaczy ja sformułowałam w czterech takich grupach. Formułując treść, odnieść się do podstawy, koniecznie do podstawy programowej, którą modyfikujemy, szczególnie, znaczy no oczywiście programowej, bo jeśli no, metody ewentualnie czy organizacyjne aż takich szczegółowych określeń nie potrzebują, natomiast no, przy programowej absolutnie musimy wskazać, do jakiej podstawy się odwołujemy, ale najlepiej przy wszystkich typach innowacji się do tego odnieść. Określić, kiedy, w jakiej grupie będą gdzie realizowane. Tutaj już proszę Państwa, przy założeniach należy to oczywiście wypunktować, ale już no, jednak być bardziej, wejść w szczegóły, że tak powiem. Określić, w jakiej formie będzie realizowane będą treści innowacji, czy na przykład, i tutaj już przechodzimy do, bo mówiłam na przykładzie edukacji filmowej, czy to będą zajęcia filmoznawcze, warsztaty filmowe, wirtualne kursy, do nich się odniosę, lekcje zintegrowane. Te wszystkie formy są mi bardzo bliskie, w związku z tym je tutaj wpisałam. Wskazać też musimy, gdzie będą realizowane zajęcia objęte innowacją, czy w szkole, czy w kinie, w wytwórni filmowej, w internecie, no i jeszcze w jakichś miejscach, które są Państwo zakładają. Ważne jest też, że musimy, znaczy jeśli chodzi, formując treści, wracam do pierwszego punktu tu jeszcze, o tutaj do tego, to określamy, ja na przykład mam, że w ramach na przykład zajęć filmoznawczych, co ewentualnie planuję, zakładam, co w ramach zajęć obowiązkowych, po prostu to grupuję i już w założeniach przedstawiam w punktach. Dobrze, i teraz witam oczywiście tutaj Panią Jolę z Wrocławia, dołączyła do nas, bardzo się cieszę. Przepraszam. Dobrze. I teraz cele. Ja
jakoś tak zawsze mam, nie wiem, to samo takie, może nie opory, ale w każdym bądź razie zawsze mam pewne kłopoty, jak pogrupować te cele. I oczywiście pomaga ten domu, jak wiadomo, pomaga podstawa programowa. Ponieważ ja uczę, jestem nauczycielem w czwartym etapie edukacyjnym, czyli szkoły ponadpodstawowe, stąd z podstawy, ja tutaj mam akurat podstawę na podstawie języka polskiego, cele założenia, znaczy cele ogólne określiłam zgodnie z obszarami podstawy programowej do języka polskiego, odbiór wypowiedzi, wykorzystanie zawartych w nich informacji, analiza, to wszystko wiemy, tworzenie wypowiedzi. I do każdych z tych celów ogólnych przyporządkowałam cele szczegółowe. Ja Państwu tutaj podam przede wszystkim cele takie no, wybrane. I tutaj Państwo mają cele poznanie dzieła, to wiadomo w obszarze tutaj poznawczym, tak? Odczytywanie sensu całego dzieła filmowego, odczytywanie treści alegorycznych, symbolicznych dzieła. Tak powybierałam te najistotniejsze, które, bo te moje cele są rozpisane, te szczegółowe troszkę szerzej. Wskazanie źródła inspiracji, określenie etapów realizacji filmu. No i tutaj skupię się na ostatnim, to też jest rozbudowane w tym właśnie trzecim obszarze, czyli tworzenie własnej wypowiedzi, w tym wypadku filmowej. Określenie na wszystkich etapach jego powstawania i tutaj w nawiasie wyjaśniłam, czego dotyczy te etapy, czyli scenariusz, scenopis, ewentualny organizacja planu filmowego. Do tego się odniosę przy procedurach osiągania celów za moment. Także cele szczegółowe Państwo, no to tak, to jest z mojej praktyki oczywiście, najlepiej właśnie wpisać w poszczególne obszary celów ogólnych. Tu mamy, tutaj chciałabym się skupić troszkę więcej może czasu, podzielić się z Państwem doświadczeniem. Innowacja w praktyce edukacji filmowej, czyli na procedurach osiągania celów. Tutaj ja ustaliłam taką kolejność, jak Państwo widzą, natomiast oczywiście kolejność, procedury mogą być później, wcześniej treści mogą być. Państwo zresztą to widzą, kiedy korzystacie lub piszecie swoje własne programy przedmiotowe. Otóż w tej praktyce, ja tu się skupię na procedurach i na już konkretnych zdjęciach, to są zdjęcia autorskie moje, czy moich uczniów z różnych zajęć. I tak chciałabym przedstawić, w jaki sposób osiągam te wszystkie założenia, które wcześniej poczynię. One są dla mnie tutaj szczególnie istotne. A więc na pewno są to tak, w takim obszarze lekcji w kinie. No tutaj mamy raz zajęcia, jeździmy, jak może niektórzy Państwo, ja mieszkam w Olsztynku, niecałe 30 km od Olsztyna, raz w miesiącu z kolejnymi klasami wyjeżdżam na zajęcia do kina studyjnego Awangarda 2. To są na program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, przepraszam. W związku z tym tam już mam gotowy, właściwie przygotowany scenariusz i prelegenta oraz także to jest pierwsze. Drugie tutaj jest, drugie miejsce, o tutaj, chciałabym tutaj właśnie to podkreślić, bardzo mi tutaj, będę się odbywała często, oj przepraszam, tylko miejsca, to jest pracownia Filmoteki Szkolnej. To jest właśnie to pomieszczenie, o tutaj wszystkie te trzy zdjęcia, w których odbywają się bardzo różne zajęcia. A więc na pewno są to lekcje w kinie i te lekcje w kinie są dla moich uczniów i tu korzystają, bo tworzę, mamy przede wszystkim, lekcje filmowe, lekcje zintegrowane. Takim przykładem lekcji zintegrowanej była lekcja na przykład poświęcona powstaniu warszawskiemu, kiedy to pojawił się na ekranach film Miasto 44 i koleżanka zaproponowała, żebyśmy oprócz historycznych informacji razem lekcje prowadziłyśmy, również pokazały film, a potem omówiły film Miasto 44, spisując wszystkie te treści w ogóle powstanie warszawskie w filmie. Zajęcia, jeszcze bardzo ważna rzecz, że jeżeli Państwo podają tutaj w takiej formie jak ja tu mam, to trzeba krótko opisać, co Państwo zamierzają, czyli opisać. Trzeba te lekcje w kinie, to co przed chwilą powiedziałam w takiej skrótowej formie. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Zadam pytanie, że nie przynudzam i że skupiam się na tym, na co Państwa interesuje. Bardzo proszę o odzew. No, potem ewentualnie jakieś pytania, gdyby były. Dziękuję bardzo Pani Agnieszko. Trochę trema mi spadła, opada, więc cieszę się. Następne, proszę Państwa, w tym małym miasteczku organizujemy również zajęcia filmoznawcze. Skupiam się na tym, dlatego że
Często mówimy, że w tych miastach się nic nie dzieje, nic się nie robi, natomiast no wiadomo, szkoła jest takim głównym miejscem, gdzie można cokolwiek zrobić. Jeszcze zanim otrzymaliśmy w prezencie tą piękną pracownię filmoteki szkolnej, współpracowaliśmy z przeróżnymi instytucjami, o których potem nieco później powiem. Natomiast zajęcia filmoznawcze organizujemy w pracowni filmoteki szkolnej. Wcześniej robiliśmy to też w kinie, w Domu Kultury, tak po sąsiedzku. Czasy określamy czas, no przewidywany, bo to różnie te zajęcia się układają. To są zajęcia najczęściej w moim przypadku dodatkowe. Określiłam tu raz w tygodniu, bo to przekopiowałam, powiem szczerze, tak bijąc się w piersi z innowacji, ale oczywiście to bardzo różnie bywa. Wszystko zależy od tego, jaki projekt realizujemy, ale też realizuję obowiązkowe za obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Na przykład wiedza, ta moja innowacja uzupełnia w dużym stopniu, rozszerza, może nawet nie zupełnie, ale rozszerza wiedzę na temat filmu w ramach oczywiście wiedzy o kulturze. No i język polski to też wypełniony jest treściami filmowymi. Tutaj opisuję, co mamy robić. Oczywiście to jest taki ogólny zarys, Państwo przedstawiają, ponieważ wiadomo, że to się wszystko po drodze zmienia i życie też często pisze swój własny scenariusz. Dziękuję bardzo Panie Mariuszu, dziękuję Pani Paulino. Chciałabym jeszcze przejść do warsztatów praktycznych w szkole, w pracowni filmoteki szkolnej. Tu mamy taki przykład organizowanych z projektów zewnętrznych, które też piszę za moment, o tym powiem. Organizuję warsztaty albo to z pracy kamerą, albo właśnie animacji, które są szalenie popularne obecnie. No tutaj oczywiście czas zależy od typu projektu. Te warsztaty, to znaczy tak, zapraszam gości z zewnątrz, jeżeli mamy oczywiście fundusze. Fundusze na warsztaty praktyczne w szkole pozyskuję i chciałam się też tutaj Państwu tak, bo pytają czasami nauczyciele, którzy chcą już nie, czy innowacja, mówią skąd pieniądze. Ja pozyskuję pieniądze, no biegam po stronach internetowych, po stronach mojego ratusza tutaj, czyli władz lokalnych, sprawdzam strony starostwa olsztyńskiego i znajduję różne projekty. Próbuję się w te projekty, mówiąc kolokwialnie, wstrzelić i to rzeczywiście robię, ponieważ realizuję dwa projekty i one mi finansują na przykład zaproszonych gości, tutaj właśnie pana Szypulskiego, operatora filmów i reżysera filmów dokumentalnych, wcześniej pan Andrzej Cichowski, znany skądinąd, Las Cieni, słynny film nagradzany, też był u nas z tych właśnie funduszy, także pozyskuję z różnych projektów. Są to najczęściej, powiem szczerze, projekty profilaktyczno-filmowe, bo takowe szczególnie do szkół są kierowane, ale też miasto, na miasteczka, gminy mają swoje projekty, jakieś priorytety i w związku z tym tam można na przykład na działania kulturalne i też zawsze na jakieś konkretne działanie można uzyskać pieniądze. No warto po prostu zajrzeć na te strony. Ja biegam po tych stronach, bo zależy mi na tym, żeby no trochę tych pieniędzy uzyskać. I stąd mam warsztaty w roku takim organizuję dwa, to znaczy z pracy kamerą, czy też właśnie to teraz, czy z animacji. Ale mam w Olsztynku i chciałabym tutaj nawiązać do tych warsztatów na koniec. Przechodząc dalej, mam tu w Olsztynku osoby, które, proszę Państwa, związane są z filmem, szczególnie jeden to jest Andrzej Waluk, który jest stereograferem, czyli od technologii 3D, pracuje w warszawskiej szkole filmowej, czy pracuje, ma tam zajęcia, przepraszam, może nie pracuje, ale mieszka w Olsztynku, działa w Domu Kultury i tutaj z jego strony mam wsparcie ogromne, jako takie typowo wolontariackie, czyli nie bierze pieniędzy, a wspiera w naszych projektach uczniów. No i drugi to jest pan, który obecnie kształci się, znaczy robi kurs związany z filmem animowanym i wspiera uczniów również w pracowni Orange, tutaj istniejącej w Olsztynku. Uczniowie są kierowani tam z projektami, ewentualnie tam pomagają ci, czy jeden pan, czy drugi pomaga w montowaniu filmu, czyli od strony technicznej. To jest na miejscu. Natomiast organizuję również z pieniędzy z tych projektów, o których wspomniałam, dwa projekty, to jest Zamiast oraz Moja Przestrzeń, sfinansuje wyjazdy do
Właśnie tutaj właśnie cieszę się, Pani Agnieszko, też. Co prawda tam niewiele można zobaczyć, ale przynajmniej to, co jak jeździmy, to oni prezentują, w jaki sposób powstają te ich na przykład reklamy, filmy. Pana Tomka Bagińskiego cieszę się, także młodzież korzysta. Tutaj mam pieniądze na to właśnie z tych swoich projektów z miasta czy też ze starostwa. I raz do roku do którejś z tych wytwórni się udajemy. I tu mamy na przykład warsztaty w Łodzi. Przez ostatnie 3 lata jeździliśmy 3 lata do semafora. Natomiast przez co może część Państwa tutaj korzystała z takiego projektu. Dzisiaj dostałam właśnie na maila informację. To jest taki projekt na planie filmowym. To był na planie filmowym miasta 44. Uczniowie 4 grupy zdążyły, że tak powiem, też kolokwialnie załapać się na ten projekt, bo on już prawdopodobnie, czy tak, została już ta wystawa zlikwidowana. Znaczy, teraz już są jakieś nowe projekty, natomiast dostałam dzisiaj informację właśnie, że są oni, że to właśnie plan filmowy jest nominowany w jakiejś bardzo ważnej nagrodzie w kategorii wystaw, więc trzymam kciuki za nich. Bardzo fajne, pomysłowe poznanie planu, takie prawdziwe, uczniowie tu byli charakteryzowani na powstańców, mogli również przejść się takim tym właśnie, tą symulacją tego tunelu, czyli w rzeczywistości chodzi o to, który imitował kanał z tymi wszystkimi odgłosami. Bardzo ciekawa rzecz. Tutaj oczywiście razem proponuję, to zawsze takie wyjazdy proponuję też uczniom wybranym, jakimś nagrodzonym z sąsiedniej szkoły, z gimnazjum. Inne formy edukacji, przepraszam, tak się tutaj straszliwie rozgadałam na temat tej realizacji, ale chciałam Państwa zainspirować, że można naprawdę z bardzo wielu rzeczy, wszystko to można właśnie do procedur realizacji wrzucić, pokombinować, czyli czy widzę, że mam odgłos, że zazdroszczę, tak, super, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że Państwo już czują się trochę zainspirowani, ale może też mają swoje inspiracje, o czym na koniec poproszę właśnie takie uwagi. Organizujemy w Olsztynku również festiwal filmowy, ale uczniowie przygotowują ten festiwal, również projekty na lekcjach szkolne i one są oczywiście oceniane. Bo wiadomo, że uczeń często pyta, a co, czy będę miał z tego ocenę. Organizuję również wspólnie tutaj z nauczycielami z gimnazjów międzyszkolny konkurs filmowy. Właśnie w tym tygodniu zakończyła się edycja, czwarta edycja konkursu Bagary w kinie. Z języka filmu tworzyli również scenariusz filmu kryminalny uczniowie. Tutaj, no i oczywiście wygrali uczniowie, znaczy wygrali, pierwsze miejsce zajęli uczniowie z gimnazjów, co bardzo przyznam szczerze, zdumiało licealistów, no ale okazali się lepiej przygotowani niż licealiści. Kursy, konkursy, festiwale filmoteki szkolnej. Chciałabym bardzo skupić też się na tym, ponieważ moi uczniowie w ramach wiedzy o kulturze muszą zrealizować na pierwszy semestr, czy to fotokast, czy spot. Na pierwszym semestrze, w pierwszym semestrze jest to fotokast, który Państwu za kilka minut pokażę, taki przykładowy, natomiast w drugim semestrze muszą zaliczyć ten drugi semestr spotem filmowym na zadany temat. Pomagają, jak już wcześniej wspomniałam, przy montowaniu pomaga to pracownia Orange, tamten instruktor z pracowni Orange technicznie pomaga uczniom, natomiast ja przy pisaniu scenariusza. I tu na wiedzy o kulturze rzucam hasło, potem konsultacje mamy w ramach takiego właśnie projektu edukacyjnego, a następnie realizują. Te projekty potem rozsyłamy, jeżeli się, szczególnie spoty filmowe, rozsyłamy po różnych festiwalach filmowych i czasami nawet zdobywają słuszne nagrody. Taki jeden spot też pokażę za moment. Jeśli chodzi o zaliczenie, to część, oczywiście wszyscy uczniowie mają obowiązek, chcą zaliczyć to w tej formie, z tym, że dzielę na grupy, tak, żeby w każdej grupie znalazł się ten, który zna się trochę na technologii, ten, który trochę potrafi pisać, no jakiegoś człowieka z wyobraźnią. Tak, żeby to są przeważnie 3-osobowe grupy, nie większe, ponieważ jak jest więcej takich autorów, to znaczy, że nie ma autora właściwego. Stąd właśnie taki pomysł na realizację tego typu działań. Jeśli chodzi o warsztat filmowy, to jest jedna zawsze grupa podczas wiedzy o kulturze, czy w trakcie, kiedy już prowadzę wiedzę o kulturze na początku, we wrześniu, wybieram grupę, czy zgłaszam, może tak powiem, grupę,
Wcześniej oczywiście szukam chętnych, namawiam, czasami muszę naprawdę bardzo przekonywać uczniów. Otóż wybieram grupę do kursu filmoteki szkolnej, to jest do 5 uczniów i zawsze traktuję to jako formę zaliczenia. Za każdy moduł z 6 tam modułów do zaliczenia dostają uczniowie ocenę i są zachwyceni, bo wtedy wiadomo, że to ja oczywiście sprawdzam rzetelność wykonania tego. Różnie to bywa, bo w tym roku jedna z dwóch grup, które podeszła, no niestety nie zrobiła projektu filmowego, więc nie zaliczyła, chociaż zrobiła 5 modułów. Strasznie żałuję, no ale cóż, muszą być odpowiedzialni za to, do czego się zobowiązują. Organizujemy przeglądy filmowe, spotkania z twórcami w ramach dyskusyjnego klubu filmowego, bo takowy właśnie też ma swoją działalność w pracowni filmoteki. Przepraszam, czy tak, no właśnie o to samo, tak? To znaczy, pani Agnieszko, może pani o co chciała pani zapytać? Przepraszam, bo nie widzę. Proszę Państwa, nie jestem sama w tym wszystkim, byłabym nieuczciwa, aczkolwiek inicjatywy rzucam i zawsze mówię młodzieży tak, ja rzucam hasło, a wy musicie coś z tym zrobić. No i to tak już, taka chyba natura jest, nie wiem, no tak dużo się dzieje i fajnie się dzieje. Ja przyznam szczerze, naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest żadna fałszywa skromność, ale naprawdę zależy mi na tych dzieciakach, to jest małe środowisko, niewiele tu się by działo, a jednak się trochę dzieje i chciałabym się tutaj włączyć. Także jeżeli ktoś się znajdzie, kto takie hasło rzuci, młodzież na pewno to podejmie. W moim takim środowisku, no Warmia, Mazury, wiadomo, gdzieś tam daleko w świecie, a poza tym tak na uboczu i ten Olsztynek przy cudnej urody, zapraszam tutaj do siebie oczywiście wszystkich na Mazury, to jednak mimo wszystko uczniowie nie mają jakichś większych możliwości, więc dajemy, a mamy tu fajnych ludzi, już zrobiła się wspaniała sieć nauczycieli, która współpracuje ze mną i oczywiście to wszystko przeflancowuje na swój grunt, swoich szkół. No właśnie, parę słów o filmowej grze miejskiej, bo tutaj przyszłam, tutaj doszłam. Filmowa gra miejska, proszę Państwa, to działanie, które zainspirowało mnie oczywiście tej filmowej gry miejskiej, też oczywiście filmoteka szkolna. Przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że jakieś tam gdzieś są jakieś filmoteki, jakieś gry filmowe, nie filmowe, tylko gry miejskie, ale nie miałam jakoś pomysłu i zainspirowano mnie 3 lata temu. Filmowa gra miejska polega na tym, że wybieramy, ja podam na przykładzie, który myśmy zrobili ostatnio, znaczy, bo już wchodzimy w tym roku w projekt i proszę Państwa, wybraliśmy sobie filmowy grze miejskie, braliśmy po prostu filmy o filmie, czyli uczniowie po prostu wybrali filmy i wybieramy zadania do tych filmów. I tak, proszę Państwa, w tej filmowej grze miejskiej, tutaj nie mam zdjęć, ale pamiętam, że tak zrobiliśmy, wybraliśmy sobie w ten sposób, że każdy z uczestników, znaczy tak, dzielimy, bierzemy organizatorów z różnych szkół. Organizatorzy są z różnych szkół. Jest tych szkół tutaj u nas niewiele. W Olsztynku mamy 2 gimnazja, bo mówię o gimnazjach, 2 gimnazja, szkoła podstawowa i zespół szkół, czyli liceum, technikum i szkoła zawodowa. Z tych wszystkich szkół bierzemy po 2 osoby, czy zgłaszamy do tych szkół zapotrzebowanie na organizatorów, zgłaszają się nauczyciele z uczniami i organizujemy grupę uczniów. Rzucamy hasło, co bierzemy w tym roku, co może być hasłem danego, na przykład danej gry filmowej, tej ulicznej, tej miejskiej i w związku z tym, jak mówię, był film i pamiętam, że wtedy robiliśmy taką zabawę, gdzie uczniowie, inne grupy, ci wybrani organizowali stanowiska i zadania, a pozostali, zbieraliśmy się wszyscy jednego dnia, dzieliliśmy się na grupy, no i te zadania musieli uczniowie oczywiście odpowiednio idąc po mieście wykonać. Także tutaj wybieramy sobie film, przede wszystkim temat, dobieramy do tematu filmy i zastanawiamy się, jakie zagadki, co może jakie zadania, zagadki do rozwiązania mogliby uczniowie w mieście wykonać. Ciekawsza gra filmowa jest taka, myślę, to zresztą tak jak moje koleżanki z biblioteki z kolei organizują, żeby to była jakaś zagadka, coś, proszę Państwa, schowanego gdzieś, gdzie oni muszą pochodzić po tym mieście. Olsztynek nie jest metropolią i ostatnio się przekonaliśmy, że niewiele się nachodzili, przeszli z miejsca na miejsce, bo za bardzo daleko też nie możemy poza miasto, ze względu na to, że biorą uczniowie również szkoły podstawowej udział, ale
ważne, żeby oni mogli pochodzić, pokomplikować trochę tę trasę i ja uważam, że każdy powinien, proszę Państwa, że jednak powinna być ta droga skomplikowana dla każdej grupy, żeby między sobą się uczniowie nie porozumiewali, bo to już tak bywa niestety. Także myślę, Pani Paulino, że tak mniej więcej rozjaśniłam. Wszystkie informacje na temat gry, inspiracji znajdują się i relacje nasze znajdują się na stronie Filmoteki Szkolnej. W praktyce, jeszcze raz powiedziałam, kwestia tego właśnie tego, tej jedności. Ja, koleżanki też mnie często pytają, liderki, że no bo mówią, że one w jednej szkole organizują. Ja mam niedużą szkołę, większość w maju uczniów wyjeżdża na praktyki z technikum hotelarskiego czy gastronomicznego, zostają mi tylko niewielka grupka licealistów, więc muszę sobie jakoś radzić. I teraz przechodząc dalej, to już tak przepraszam, i teraz treści innowacji. Ja te treści wpisuję, to są tematy zajęć dla czwartego etapu edukacji, przykłady w ramach obszarów objętych podstawą programową. I tutaj, proszę Państwa, taki przykład, też wpisany oczywiście w cztery obszary, czyli analiza i przykłady. Tutaj w tych zagadnieniach i problematyce ujęłam tematy typowo filmoznawcze i tematy interpretacyjne, czyli dotyczące merytorycznej strony, czyli tej części problemowej. I tak na przykład, no tutaj akurat jest na poziomie klasy pierwszej i to jeszcze klasa pierwsza, czyli na przykład, bo przekopiowałam sobie tutaj z starożytności, znaczy z Biblii oraz średniowiecze tematykę i mamy i tak sens tytułu na przykład, no to jest taki bardziej, znaczy związany też z problemem, ale też z filmem. Film jako krytyczny obraz współczesnego świata, to już jest problemowo. I tak samo tutaj pierwsze zagadnienie mam kontrast jako zasada budowania świata przedstawionego, tym się zajmuję, skupiam, natomiast apokryficzne motywy, symbole religijne jako temat wiodący. Tutaj oczywiście te tematy, i tu od razu powiem, realizuję w klasach z rozszerzenia, tam gdzie mam rozszerzenie z języka polskiego, bo jak mam sporo tych godzin, na przykład 8 godzin języka polskiego w klasie drugiej, no to oczywiście można sobie się pokusić o takie ciekawe realizacje. No i tu imię Róży, labirynt jako klucz interpretacji dla filmu. Ja oczywiście uwzględniam przede wszystkim te uwzględniam w innowacji, które są też w programie, w podstawie programowej, ale też filmy zmieniam często, bo coś nowego się fajnego pojawia, w związku z tym warto od czasu do czasu jednak wprowadzić inne przykłady, inne konteksty filmowe, a przydadzą się na egzaminie, mówię o maturzystach, no teraz właśnie mówię, jak nie znacie książek, to oczywiście te podstawowe trzeba, jak najbardziej literaturę, no ale to w takim bądź razie trzeba się zapoznać z filmami i próbuję oczywiście w jakiś taki, też to również takie ambitniejsze kino przekazać uczniom. Proszę Państwa, oj przepraszam, momencik. Przeskoczyłam, bardzo przepraszam Państwa. I teraz mamy zagadnienia filmoznawcze, przykłady filmowe do wyboru, tworzywo filmowe, co składa się, tu omawiam, sposoby filmowego opowiadania, genealogia filmowa i też może być, to mam u siebie w innowacji, historia kina. To omawiam przede wszystkim w ramach wiedzy o kulturze. Tam jest w wiedzy o kulturze temat film, w związku z tym rozszerzam tą wiedzę o kulturze tutaj właśnie o te sprawy. Tutaj jeszcze ważne, chciałam zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zagadnienia filmoznawcze, to potrzebne mi są do realizacji przez młodzież zaliczeniowe, na zaliczenie właśnie WOK-u, o którym wcześniej wspomniałam, realizacji ich projektów filmowych. No oczywiście, żeby to nie było tylko latanie z komórką po mieście, ewentualnie przypadkowe kręcenie filmików, to proszę ich, żeby jednak zanim to zrobią, to robię wprowadzenie właśnie na wiedzę o kulturze w pierwszej klasie. Potem to oczywiście wiedzę wykorzystuję, jeśli mam rozszerzenie z języka polskiego, to wykorzystuję to tą właśnie innowacją, wykorzystuję do na przykład filmowania czy własnej interpretacji jakieś sceny z literatury. Mogą ją przetwarzać, mogą ją uwspółcześniać. Robią to oczywiście już poza lekcjami. Na lekcji tylko i wyłącznie poświęcamy czas na pomysły, taka burza mózgów i wybierają sobie teksty, no i oczywiście
dorobią. Ja powiem tak, Pani Agnieszko, to, czy to wszystko jest w programie innowacji? Ja bardzo ogólnie, to Państwo mają wypisane te rzeczy, natomiast ja oczywiście, bo innowacja tak szczegółowo tego nie określa, to znaczy ja piszę, opisuję w innowacji krótko, bardzo krótko, znaczy może nie, bardzo konkretnie, ale nie aż tak szczegółowo, tylko tutaj chciałam zainspirować Państwa, także nie, proszę się nie martwić, to są jeśli chodzi o innowacje, to są te slajdy i to oczywiście tutaj, proszę, bo one Państwa zainspirują. Natomiast ja tylko opowiadam, żeby nie było czytanie tylko slajdów, jak ja to realizuję, więc mam nadzieję, że nie robiłam strasznego zamieszania i zbyt dużo. Natomiast opisuję, jak ja to realizuję, ale innowacja to są czasy, to są przekopiowane często informacje, znaczy tutaj z mojej innowacji. Więc będzie można tutaj wykorzystać, bo ona jest ułożone, tutaj te slajdy są według struktury tego dokumentu, który napisałam. I przechodząc dalej, proszę Państwa, to są oczywiście oczekiwania i rezultaty, wynikają z założeń celów, to oczywiście znowu wracamy do tych czterech. I tu Państwo, to co Pani tutaj właśnie, Aniczka, tak się przestraszyła, to są po prostu tylko rozpisane kolejno, jakie w ramach każdego tego obszaru, co chcą uzyskać i absolutnie nie szczegółowo, tylko tutaj podam przykładowe, oczywiście w zależności od tego, czy rozpisujemy je na rok, bo najlepiej zacząć na rok, chociaż ja oczywiście ja zaczęłam od 3 lat, rozpisałam, bo najpierw na rok, ale potem rozszerzyłam to na 3 lata. Także tutaj mamy, co powinien uczeń tak rozpoznawać, właściwie interpretować, dostrzegać różne rodzaje, sprawnie posługiwać się językiem, na przykład takim podstawowym językiem filmu, no i tworzyć krótkie przekazy audiowizualne. Dziękuję bardzo Pani Agnieszko i myślę, że będzie można skorzystać z tego, z tej inspiracji. Chciałam Państwu teraz pokazać, trzymam się czasu, filmiki, które były zrealizowane, filmy zrealizowane w ramach wiedzy o kulturze i w ramach zajęć dodatkowych edukacji filmowej. To akurat pierwszy, zobaczymy, tak, to jest filmik, który Państwu teraz odtworzę, to jest w tym roku 16-sekundowa spot na konkurs Myśląc Korczakiem. Proszę bardzo. I chciałam drugi, no takich mam tutaj 4 takie bardzo króciutkie realizacje i jeszcze jedną przedstawię teraz drugą. To jest fotokast na VOK. Thank you.
że jakiś mamy niestety spowolnienia, ale to może tyle wystarczy i przejdę do następnego. Ten fotokast zrealizował uczniowie w grupach dwuosobowych, mam ich tu 13 z tego pierwszego semestru w okolicy. Ten projekt nazywa się w ramach WOK-u, nazywa się Moja Mała Ojczyzna i uczniowie po prostu wychodzą w teren, mają pół roku, czyli do stycznia zrealizować taki fotokast. Różnie to bywa, powiem Państwu, bo najczęściej z tego też się często śmieję, że te fotokasty są zimą robione, więc cały ten urok Mazur jest taki bardzo jesienno-zimowy. I teraz, ponieważ tutaj szybko zatrzymam i przejdziemy dalej. Jeszcze jeden mam projekt. Tak, tu proszę Państwa mamy moment. Tutaj ten ostatni, tak, zgadza się, gwiazdka w kościele. Znaczy, ciekawe, że no, w tym roku mieliśmy zimę, ale jak była zima, to wszyscy mieli w tym momencie. Przepraszam, bo zatrzymamy to. Dziękuję za. No. Przepraszam bardzo za to zamieszanie. No nie wiem, poprosiłabym Panią Agatę. Natomiast chciałabym jeszcze przejść do ewaluacji na koniec. Ewaluacja jest niezbędna i ja ubrałam ją w trzy pytania, zresztą konsultując się z różnymi realiami. Tak. Otóż trzy pytania. Czy projekt spełnia oczekiwania uczniów i ich rodziców? Czy cele zostały osiągnięte? Jak udoskonalić projekt? Nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia. Najczęściej, znaczy, kiedy przeglądam karty udostępnione na... Kiedy przeglądam karty udostępnione w Kuratorium Oświaty, te karty innowacji, to tych pytań jest tak mnóstwo i są tak szczegółowe, że rzeczywiście, no, potem one się powtarzają, więc ja ubrałam je w taśmie takie trzy i po dwa, rzeczywiście takie, w dwóch sposobach odpowiedzi, czyli szukam odpowiedzi na pytania i te odpowiedzi w jaki sposób zdobywam, czyli zdobywam je ankietę dla uczniów i rodziców, po pierwszym roku nauki weryfikacja, to po pierwszym roku osiągnięcia, tu jest bardzo ważne, aczkolwiek oczywiście nie decydują one w żaden sposób tym, że uczeń ma jakąś taką ocenę, no bo wiadomo, że różne, tak jak z WF-u czy też z plastyki, nie można oceniać, bo jeden ma talent, drugi nie ma, to też jest kwestia względna. No i jak udoskonalić projekt? Tutaj szczególnie to pytam przede wszystkim uczniów, bo to jest najważniejsze. I to nie tylko ankieta, dyskutujemy w jaki sposób, co by chcieli zmienić. Szczególnie dotyczy to tych takich spraw jak festiwal filmowy, czy też jak konkursy filmowe, tego typu inicjatywy, które są, chciałam zwrócić uwagę, one są organizowane, proszę Państwa, i przygotowywane przez uczniów. Konkursy również przygotowują pytania, quizy, materiał filmowy przygotowują uczniowie, więc to tak, że ja tam nie śpię, to śpię. To nie jest tak źle, proszę Państwa.
No i sprawa, gdzie szukać inspiracji, no to te cztery strony, ale oczywiście jest ich znacznie więcej. Ja sugeruję się, sugeruję to przede wszystkim, znaczy te strony wszystkie mają oczywiście filmy, dostęp do filmów, filmowaszkolna.pl. No, większość z Państwa na pewno ma już z tym doświadczenie, ponieważ tam się znajduje panel dla nauczycieli z ogromną listą filmów. Ja korzystam, tam można je wykopiować, fragmenty wykorzystywać, są scenariusze. To samo edukacja filmowa. Tam mamy, oczywiście nie mamy dostępu do filmów, ale mamy dostęp do scenariuszy, Nowy Horyzont Edukacji Filmowej. Wszystkie te trzy pierwsze stanowią koalicję na rzecz edukacji filmowej i wspaniale, że tak się dzieje. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeszcze poproszę, mam nadzieję, że rozjaśniłam trochę. Tak, czy pan koniec następny już była, to wszystko bardzo wciąga, cieszy się. No właśnie też cieszę się, że mam współpracowników, bo jeszcze raz powtarzam, bez moich kolegów, koleżanek z innych szkół, bo to w mojej szkole to wiadomo. Natomiast istotne jest, żeby zintegrować środowisko, a mam wspaniałą sieć właśnie do filmoteki szkolnej nauczycieli z gimnazjum. Ja sama nigdy nie uczyłam w gimnazjum, natomiast czy też w szkole podstawowej, całe życie w szkole średniej, kupę lat. Natomiast mam takich wspaniałych, młodych nauczycieli i nadzieję na to, że kiedy już ja zakończę swój etap życia, to znajdą się kontynuatorzy. No i oczywiście będą mogli zmieniać i dalej tworzyć swoje projekty. To tyle. Czy jeszcze coś Państwo mają na ten? Dobrze. Czy są jakieś jeszcze pytania? Może Państwo mają jeszcze jakieś uwagi? No nie widzę, tak? To dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że zainspirowałam Państwa do działań. Nie musi być ich aż tyle, także dziękuję bardzo. To myślę, że teraz chwila mojej roli będzie. Myślę, że to jest dobrze. Byśmy wszyscy podziękowali. Myślę tutaj na czacie, do tego czasu można podziękować za inspirację. Ja również Państwu bardzo dziękuję. Jest dokładnie za 6:06. Tak jak mówiłam, wszystkie materiały razem z prezentacją oraz filmikami, które miały być tutaj wyświetlone, bo wiem, że Pani Magda miała przygotowanych jeszcze kilka. Są też linki z YouTube i z Facebooka, które mi przesyłała, ale których niestety nie mogliśmy wyświetlić na naszym webinarium. Mimo wszystko wszystkie te materiały wyślę Państwu w mailu podsumowującym. Prawdopodobnie znajdzie się też tam ewaluacja naszego webinarium, jeśli Karolina Giedrys pomyślała o tym, że coś takiego będzie potrzebne. W takim razie myślę, że skoro nie ma więcej pytań, a praktycznie zaraz mamy godzinę 6:00 i myślę, że był to bardzo dla nas dobry czas. Widzę, że tutaj jeszcze pani Agnieszka i pani Aneta coś piszą, więc poczekamy chwilę. Jeśli pojawią się jeszcze pytania, no to jest jeszcze te 5 minut czasu, żebyśmy mogli się połączyć z panią Magdą. Mi nie ma za co, ja to tylko słuchałam z zaciekawieniem, tak samo jak państwo. Oczywiście. No dobra, w takim razie myślę, że skoro jesteśmy tutaj zgodni, to jeszcze raz pani Magdo dziękuję za świetny udział, świetne webinarium. Naprawdę nie było żadnych problemów, niepotrzebna była trema. Jeszcze jest pytanie o kontakt. Myślę, że kontakt do pani Magdy, tak jak i do wszystkich liderów Filmoteki Szkolnej, jest na stronie naszej, cała Filmoteka Szkolna. Tam są wszystkie adresy mailowe do liderów w każdym województwie, także w województwie, z którego państwo pochodzą, bo pewnie nie wszyscy są z Mazur. Dlatego proszę zaglądać na naszą stronę CEO, tam pewnie będzie więcej informacji. No a do pani Magdy, z panią Magdą pewnie też tam znajdziecie do niej kontakt. W razie czego zapraszamy do Olsztynka, tak myślę. W takim razie dziękujemy serdecznie Wam za udział w webinarium. Myślę, że możemy je zakończyć. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.